Skandal. Politycy na urlopach 8 tygodni w Polsce brakuje węgla. Odra jest zanieczyszczona, jest skażona, bo zanieczyszczona to już jest swoją drogą, ale jest skażona prawdopodobnie rtęcią. Mało tego potężny kryzys w Polsce. A politycy partii rządzącej Sejmu mają urlop 8 tygodni wyobrażacie sobie 8 tygodni urlopu, który Polak bierze sobie pra od pracy urlop na 8 tygodni w Polsce w ciągu roku, jak dostaniemy 2 tygodnie, to już jest szok, to jest dużo, tak? No właśnie dzisiaj na temat skandalicznej sytuacji, w tej sytuacji w której znajduje się Polska w momencie, kiedy w 2022 roku Rosja napadła na Ukrainę, politycy jak ni stąd, ni jak co roku idą sobie na urlop 8, 8 Tygodniowy. No właśnie, e, o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. kliknij, że w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku Zalekujcie go. Link do tego fanpagea znajduje się w opisie tego filmu. Dzisiaj na temat skandalicznej sytuacji, która ma miejsce w Polsce. No nikt nie zabiera e, prawa, możliwości dla polityków do urlopu, tak? No każdemu człowiekowi pracującemu urlop się należy. No, pozdaję pytanie, czy rzeczywiście politycy tak ciężko pracują, że ten urlop im powinien się należeć. No, ale to już jest inna sprawa. Natomiast rzeczywiście każdy człowiek powinien mieć urlop, natomiast skandaliczna jest sytuacja, że posłowie oraz senatorowie mają prawie 8 tygodni urlopu. No, można powiedzieć, że senatorowie troszeczkę wcześniej wracają, bodajże tam tydzień wcześniej, mniej więcej wracają w połowie września, mają urlop od 1 sierpnia. Kiedy w Polsce dzieją się tak ważne, tak po prostu bezprecedensowe rzeczy. Pierwsza sprawa, braki jeśli chodzi o węgiel. Może się okazać, że mnóstwo ludzi nie będzie mieć czym palić zimą, tak? Kwestia kolejna, a więc dofinansowanie dla Polaków, nie tylko jeśli chodzi o węgiel, ale także inne kwestie. Mają być bardzo wysokie ceny za prąd, za inne praktycznie tutaj nośniki energetyczne, co rząd planuje, tak? No, dla rządu tylko liczą się ludzi, którzy palą w piecu węglem, a co po prostu z innymi ludźmi, tak, którzy po prostu będą mieli dostawać wysokie rachunki. Przecież trzeba przyjąć ustawę, trzeba to konsultować, pewnie poprawki wejdą i tak dalej. Kolejna sprawa, Odra, która jest skażona, zanieczyszczona, to, to już jest jakby inna sprawa, tak? Jakby stopień zanieczyszczenia, ale skażona, śnięte ryby, tony, praktycznie śniętych ryt. strona niemiecka podejmuje kwestię, że to jest rtęć i tak dalej. Co robi po praktycznie rząd Polski w tej sprawie? Kolejna sprawa, e, to ciężka sytuacja, w której znajduje się Polska, tak? A więc wiemy, jeśli chodzi o kwestię tutaj gazu, czy będzie po prostu gaz, jeśli chodzi o dostawy, kolejna kwestia, budowa gazoportu w Polsce, tak? Koło Świnoujścia ma powstać drugi, e, podobno strona niemiecka niemiecka, to się nie zgadza, to też jest bardzo ważne, że trzeba rozpocząć jak najszybciej budowę tego gazoportu, żeby zabezpieczyć interesy państwa polskiego. Jeżeli są jakieś pro problemy proceduralne, to trzeba po prostu doprowadzić do tego, żeby z tym zebrać. Brał się przegłosować odpowiednią ustawę. Jeżeli nie w się to w innym miejscu. Chociaż wiadomo, tam jest to też istotne z punktu widzenia logistycznego, zaplecza. Wiemy, że już taki jeden gazoport ma miejsce. Na pewno jest miejsce na kolejny gazoport. Natomiast no, są tutaj blokady ze strony właśnie władz niemieckich. Tutaj tego pomorza Makleburgii. Mak Makleburgi, tak dobrze mówię. Tego regionu niemieckiego. Czyli to jest też bardzo ważna sprawa. Bardzo ważna sprawa, jeśli chodzi o opał na zimę, ewentualne dodatki, dopłaty. A nie potem się okaże, że DPS-y czy szpitale nie mają po prostu tak jak tutaj ogrzać budynki pomieszczenia, czy szpitale nie będą mieć jak mieć ogrzać, bo się okaże, że po prostu tak nie będzie węgla, bo tego po prostu węgla zabraknie, albo surowce będą po prostu takie wysokie, tak pójdą do góry. No i też szokujące jest tak, to co się dzieje, jeśli chodzi o Rosję kontra Ukrainę. Czy Sejm w takiej sytuacji powinien brać taki długi urlop. No zobaczmy sobie teraz na przykład. Inne państwo bardzo łatwo może. Zdestabilizować sytuację w Polsce, bo jak tak długo nie ma, e, praktycznie nie zbiera się Sejni, Senat. No to praktycznie jest bez w Polsce, tak? A więc po prostu przerażająca sprawa. Przerażająca, gdzie ja zawsze mówię, no przecież jak zwykły Kowalski, to jak uzyska dwa albo trzy tygodnie urlopu, to jest po prostu bardzo długo, e, tak? E, jeszcze z tego bierze po prostu urlop na żądania, to jest praktycznie osiem tygodni urlopu, półtorej miesiąca. E, to tyle, co mają uczniowie w szkole, tak? Natomiast no to są już dorośli ludzie, no, uczniowie to są po prostu nastolatki, czy też dzieci, gdzie rzeczywiście tego czasu potrzebują więcej więc na pewno tych spraw jest tutaj sporo sporo po prostu spraw palących które należałoby rozwiązać tu i teraz no a wydaje się, że te wszystkie sprawy zostaną odłożone w czasie, tak, że te po prostu sprawy zostaną odłożone w czasie, gdzie praktycznie te problemy należałoby rozwiązać tu i teraz tak, to jest po prostu jakby kluczowa sprawa e, jeśli chodzi o funkcjonowanie jeśli chodzi o bezpieczeństwo państwa polskiego, tak, i zaplecze zabezpieczenie praktycznie funkcjonowania państwa polskiego, nie wiemy też jeśli chodzi o Rosję kontra Ukrainę, jak ta sytuacja Tali będzie wyglądała, czy nie nastąpi zaoszczenie tych działań, tak? To też jest jakby tutaj bardzo ważna sprawa. Podoba mi się tutaj postulat lewicy, który właśnie mówi o tym, żeby skrócić ten czas wakacji, żeby politycy wrócili. Ja nie mówię, no jeżeli nawet oni mają po prostu 8 tygodni, to może to być rozbite, tak? Jeśli chodzi o poszczególne miesiące, czy na przykład więcej mogą mieć tego czasu po prostu wolnego w okresie świąt Bożego Narodzenia, czy też na przykład Wielkanocy. Natomiast tutaj o to chodzi, że praktycznie przy jednej takim ciągłości jest to zbyt dużo, tak? Jest to po prostu zbyt dużo w danej praktycznie sytuacji. Ciekawa była rzecz, że jak na przykład, no jest cały czas COVID, ale jak była ta największa fala, jeśli chodzi o koronawirusa, to medycy mieli zakaz tutaj brania urlopów, tak? Czy po prostu nawet tych zaległych urlopów do momentu, kiedy właśnie nie spadła liczba osób zakażonych na koronawirusa, tak? Ta krzywa i no tam nawet podwładni się nie zgadzają, żeby mogli po prostu wziąć urlop, czy pielęgniarki no, teraz to troszeczkę inaczej wygląda. Sporo po prostu z nich wybrało ten zaległy urlop. Natomiast no, wtedy praktycznie były takie odgórne zalecenia. Nawet na tydzień, czy na dwa tygodnie wiele osób się żaliło, właśnie, że nie mogło wziąć, gdzie oni rzeczywiście po prostu byli przemęczeni, bo pracowali po kilkanaście godzin na dobę. Tak? No właśnie, jestem ciekaw co wy na ten temat Co na ten temat myślicie? Piszcie w komentarzach. Na temat tej sytuacji, która właśnie ma teraz miejsce, ma ona miejsce obecnie, jeśli chodzi o to, co się praktycznie teraz dzieje, bo na pewno no, sytuacja jest istotna, tak, z punktu widzenia um, funkcjonowania państwa polskiego, sytuacji teraz geopolitycznej, tego co po prostu dzieje się w Europie. No i kwestia tego, jak cała ta sytuacja będzie wyglądała. Zobaczmy sobie, że kolejna kwestia to też jest po prostu pieniądze na Fundusz Odbudowy Państwa. Na Fundusz Odbudowy z Unii Europejskiej, te środki, też te środki praktycznie cały czas są zblokowane. No, praktycznie samej praktycznie nie robi w tej sprawie, żeby te środki odblokować, żeby te środki popłynęły do Polski, żeby dostosować się do tych wymagań, które stawia Unia Europejska przed Polską, tak? To są potężne pieniądze, przecież rząd Prawa i Sprawiedliwości chwalił się na banerze reklamowych, że to jest kwota 777 chyba miliardów złotych, tyle miałoby pieniędzy trafić do Polski, a tu się okaże, że po prostu figa z makiem, że Polska jeszcze zapłaci, ale Unii Europejskiej kary finansowe. To wszystko dzisiaj, pozdrawiam, zostawcie suba, napiszcie w komentarzu, co wy na ten temat sądzicie. Co na ten temat myślicie? Zobaczcie też inne filmiki, które znajdują się na moim kanale. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.